Bajka o Krezusie i pękniętym balonie. Nie aż tak bardzo dawno temu, za górami, za lasami, za paroma mitami, na świat dość nieoczekiwanie przyszła córka z urody słynącej Europy i porywacza, porywczego Zeusa. Chowana nieco pod kloszem, rosła zdrowo. Piękna jak matka, silna jak ojciec. Unia z domu europejska stała się wkrótce najlepszą partią na kontynencie. Nic więc dziwnego, iż żyjący za wieloma morzami znany z bogactwa Krezus giełdowy zapragnął europejskiej z sił całych. Bez wzajemności. I choć giełdowy europejską złotem obsypać obiecał, ta, wzgardziwszy fortuną butnego Krezusa, rzekła: i to ma być cena za unię? Z byka jeszcze nie spadłam. Rozwścieczony giełdowy, otrzymanym od europejskiej koszem, postanawia siłą posiąść dumną unię. Zasiadłszy do prywatnego aerolotu Krezus, wyrusza po europejską. Bardzo szybko mija morza, góry, lasy i bez większego trudu odnajduje swą upragnioną wybrankę. Zaskoczona nieoczekiwanym przybyciem wzgardzonego zamorskiego zalotnika, europejska pyta giełdowego: to jak ci w końcu na imię? Okej, Krezus ci czy Kryzys, wszystko jedno, ale na ten kostium Zeusowa córka już się nie nabierze. Z mamusią od dzieciństwa wszelkie mity, chwyty i dyrektywy przećwiczyłam. I to powiedziawszy, po gordyjsku go splotła i sankcje nałożywszy, odesłała, gdzie pieprz rośnie. Kryzys został przegoniony? No jak długo? Odłóżmy bajki na bok, nie wystarczy wziąć byka za rogi. Pokonanie kryzysu nie pójdzie nam tak łatwo. Do tego trzeba mądrego planu, odpowiednich ludzi.